Mariusz Wills, kurwa. Ja pamiętam, że on zawsze na Facebooku miał ten numer publiczny w informacjach. Dobra, to jest jego profil. Kurde, widzę, że on nawet profilowe usunął i wszystko. Ale widzę po znajomych, że to on. Kurde, ma tutaj Ryszarda nawet znajomych. Ciekawe. Jeden wspólny znajomy, no Ryszard Kowalski, dobra. Dobra, numer. Dobra, dalej nie usunął. A, wpiszę. Dobra, mam nadzieję, że odbierze. Kurde, no coś nie odbiera. Dobra, pieprzyć to. Halo? Halo. Mariusz. Borys? Mariusz. Jezu, nie wiem co powiedzieć, nie wiem. Po co dzwonisz? Ponoć byłeś u Seby i chciałeś wszystko wyjaśnić. No, mówił ci? Mówił, był tu przed chwilą u mnie. No, tak. Chciałem wszystko, ale wyzywał mnie cały czas. Groził mi policją, to poszedłem. Dobra, słuchaj. Nie powinienem, naprawdę nie powinienem. Słuchaj, ja ci nie wierzę, nie, jakby. Byłeś moim kumplem i tak dalej. Ja ci nie powiem, gdzie ja mieszkam, ale możemy się spotkać. Nie wiem, gdzie. Gdzie teraz jesteś, może tak spytam. Jestem w centrum Warszawy. W centrum Warszawy. Dobra, wiesz co? Co? Wiesz, gdzie jest Stara Praga? Ja ci wyślę pineskę, gdzie masz przyjechać, dobra? Dobra. Na razie. Nara. Kurwa, nie wiem, czy dobrze robię. Cześć. Mariusz. Widzę, że się nic nie zmieniłeś. No. Nie wiem, nie widzę się. Jak to było? No, ogólnie to wszystko od początku ci powiem. Raz jak jeszcze, nie wiem, czy mieszkacie jeszcze w pałacu. Nie, nie. Później ci... Najpierw ty powiedz swoją wersję, ja powiem swoją. To tak, to jakby pojechałem... Piotrek przyjechał do pałacu. I pojechaliśmy na zakupy, bo potrzebowaliśmy rzeczy na kolację. Pojechaliśmy do sklepu. Wracaliśmy do auta i na jakiś po prostu chłop nas zaatakował i najprawdopodobniej go Piotrek zabił. Znaczy, wiesz, ten gangus mnie zaatakował i Piotrek wyciągnął coś tam z krzaku i uderzył go w głowę w tym. Najprawdopodobniej zginął. I potem uciekliśmy i dostałem informację, żebym przyjechał pod jakąś tam ulicę, już nie pamiętam. Pojechałem i okazało się, że pojechałem do jakichś gangów. Porozmawiałem z... jak on miał na imię? Lucian? Chyba jakoś tak. I porozmawiałem z nim i powiedział mi, że za to, że Piotrek zabił jego członka gangu, kazał mi, że jak nie zabiję Piotrka, to będę miał problem. Miał problem ze sobą, z moimi przyjaciółmi i z moją rodziną. Więc zdecydowałem się, żeby zabić Piotrka, żeby nie narażać was na to. Ja pierdolę. Mariusz. Czemu nam tego od razu nie powiedziałeś? Wiesz, no... No co? Naprawdę bałem się tego, że mi coś zrobicie. Pamiętasz, jak mnie Mateusz uderzył w twarz? Jakbyś nam powiedział, to... Ja pierdolę, czemu na policję nie poszedłeś? Czemu tego nie zgłosiłeś, człowieku?
No, nie chciałem was narażać, bo powiedział, że jak jest to na policję, to będę miał właśnie te problemy, które ci powiedziałem. Mariusz, my też mamy problem. Jaki? Nie mów. Słuchaj, w marcu, jak wy pojechaliście załatwiać zakupy, my pojechaliśmy z takim Adrianem. Ja, Mateusz i Adrian. Pojechaliśmy załatwić piguły. I pojechaliśmy do brata Adriana i coś poszło nie tak, więc Adrian ukradł te piguły. I te piguły podobno służyły do tego, żeby, nie wiem, jakoś uzgodnić z gangiem jakimś innym, jakąś rozejm, coś w tym stylu. No i później, no to jakiś gang nam zrobił wjazd na chatę. Najprawdopodobniej to chyba ten sam. Nie wiem, byli poubierani na czarno. Mieli kominiary. To chyba jedni z nich. I mieli Mercedesy takie czarne. Nieraz widziałem ich, że są w kominiarkach czarnych i ubrani w sali na czarno. Z tym Lucjanem to masz dalej jakiś kontakt, czy nie? Nie, nie mam żadnego. Nie jeszcze... Kurde, piździ na dworze. Chcesz iść do auta? Nie, mogę iść. Zawieź się gdzieś, nie wiem, ty co poradzisz jakoś? Poradzę sobie. Dobra, jak coś to masz mój numer. Jak będziesz czegoś, nie wiem, potrzebował czy coś, to... To zadzwoń. Ale nie wiem, czy... Nie wiem, czy ci w ogóle chcę pomagać, czy się nad tym zastanowię dokładnie. Dobra. To dzięki, że mogę ci wytłumaczyć wszystko. No, na razie. Na razie. Kurwa, Ryszard, siema! No siema, no. Jezu, ja się dawno nie widziałem, co ty tutaj robisz? Otankuję sobie auto, a nie widać? Niby widać, ale... Dawno się nie widzieliśmy, nie odzywałeś się też parę dni. Myślałem, że coś się stało. Dobra, słuchaj, jak tu jesteśmy, no to muszę ci coś powiedzieć. Coś ważnego? No właśnie... To jest bardzo ważne. Słuchaj... Pamiętasz Mariusza, nie? Pamiętam. On wrócił. Że co? Mariusz wrócił. Jak? No, patrz, Seba był na treningu, nie? I on, ponoć pojawił się Mariusz i żądał, znaczy nie żądał, no, chciał porozmawiać Mariusz o tym wszystkim z Sebą. Seba kazał wywalać, wypierdalać i tak dalej. I później ja się z nim spotkałem i teraz to właśnie nie wiem, dlaczego ja się z nim spotkałem, czy my w ogóle dobrze robimy, ale no powiedział, że on tam no teraz trudno, ciężko i tak dalej, nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć, tak szczerze. Wiesz co, muszę już jechać. Dobra, na razie. A kto to dzwoni? Mati. Halo? No halo, hej Borys. Siema, co jest? Słuchaj, taka dosyć... no fajna sprawa. Czy mógłbyś podjechać pod... na adres, który ci napisałem? A co ty taki w sumie ucieszony jesteś? A, wytłumaczę ci na miejscu. Nie pierdol, tylko przyjeżdżaj. Już dzwoniłem do Rysia i Seby, wszystko mówione, więc no, dajesz tu. No dobra, no to za chwilę będę. Dobra, halo. O kurde. Siema. Borys, mój bracie, co ty tu robisz? No co no, przyjechałem no. Dobra, chodź do środka. Dobra. O kurde. Kurwa, się urządziliście. A bardziej ty. No. Kurwa.
Mati, co jest? Skąd? Jak? Wynegocjowałem z poprzednim właścicielem dosyć przyjazną dla mnie, że tak to powiem, cenę. I kupiłem ten lombard bardzo tanio. I wiesz, i po prostu się cieszę z tego produktu. No, mam lombard własny, zawsze chciałem mieć taki lombard. Oczywiście jak chcesz, to możesz pomagać czy coś czasami. Wpadać. Nie, no jasne. Tylko ja mam jedno zastrzeżenie. No. Musisz tutaj zamontować jakoś ten, ogrzewanie, bo... I kamery nie chyba, czy masz? Kamery też, no. O kurde, Rysiu. Jest jedna na zewnątrz, bo już widziałem. Nie zauważyłem cię, Rysiu, siema. No. Ej, słuchaj. Seba, chodź na słówko. No. Ale tu możemy wejść jakby na zaplecze? Tak. Wchodźcie. Dobra, zamknij drzwi. No co chciałeś? Hej, mówiłeś Matiemu już o tym, że Mariusz wrócił. Nie, jeszcze nie. W sumie się nie dziwię w takim szczęśliwym humorze. Nie chciałem mu psuć jakby tego, no tego, że se kupił to wszystko, nie? Ja bym powiedział tak szczerze, nie? No bo, patrz, odwiedził ciebie, chociaż Mariusz bardzo dobrze wie o tym, że ty jesteś od niego silniejszy i bez problemu byś mu dał radę i jednak się zjawił. Więc on myśli, że on nie ma odwagi pójść do Matiego? Człowieku. No ale jakby... Sam, nie wiem. Przecież jak on tu przyjdzie, to Mariusz mu pewnie powie, że on był u nas i tak dalej. No i wtedy... No pewnie tak. No ale jakby... Ale on nie wie, że ja chyba Mateusz sobie kupił tu lombard. Nie wiem. Ale on mi wszystko wytłumaczył ponoć. Co? Nie mówiłem ci... No. Nie mówiłeś mi nic. Słuchaj. Spotkałem się z nim. No dobra, i co? On mi powiedział, że został zmuszony do tego. Aha. A to niby czemu? No bo... Tłumaczył mi to tym, że... Pamiętasz, jak wtedy dałem nam wszystkim cele, że... Wyjedziecie tu, wyjedziecie tam i tak dalej. A nie, bo cię wtedy nie było, to nie pamiętasz jednak. Bo ogólnie, to zanim ty przyjechałeś do Warszawy, to oni pojechali załatwiać żywność i tak dalej, a my pojechaliśmy po taki interes, nie? No wiesz, po narku, pamiętasz co ci mówiłem? Tak. No i słuchaj. Ponoć Piotrek poszedł gdzieś się tam odlać, a jakiś gość nagle wyskoczył, zaatakował Mariusza nożem, znaczy chciał go zaatakować, groził mu, no to Piotrek mu wywalił kluczem, nie? Aha, i co jakby niby z tym? No i Piotrek ponoć zabił tego gangstera. A i powiedz, że pewnie potem Mariusza jakby złapali i mu grozili i ten. Nie, ponoć jakiś list mu przyszedł. Jakby jakiś gościu w Mercedesie mu dał list, jakby rzucił mu, on to zauważył. I tam było napisane w liście jakieś groźby, że znamy twojego ojca Janusza Wilsa, nie? Ale skąd oni to mogą wiedzieć, człowieku? Ale to jakby, nie wiem, nie mógł iść na policję? Stary, Mariusz to jest Mariusz, on jest głupi, nie? No pamiętam, go w szukanach szukaliśmy, bo coś tam. Pamiętam też, no. No ale to jest Mariusz. On nie pójdzie z tym na policję, on nikomu nie powie, on to będzie trzymał dla siebie. Wiesz, jaki on jest. Co tam się dzieje? Nie wiem, pewnie coś tam. Pewnie coś spadło. Nie wiem. Dobra. No kontynuuj. No i on mu tam dał na cel zabić Piotrka. Żeby odpokutował swoje winy, bo jakby tego nie zrobił, to ponoć zabiliby nas i zabiliby jego rodzinę. Aha. Nie chcę go chronić ani nic, ale... Ale to mógł nam powiedzieć chociaż, lub coś takiego. On... Wiesz... Oni mu tam ponoć mówili, żeby... Tak, ja wiem co, ja wiem jak to jest z nim, tak ja wiem. No, mówili mu, żeby nie mówił, jak na razie, no wiesz, człowiek obsrany... Nie wiem, znają nazwisko jego ojca, no to chyba też byś polazł, nie? No bo jakbyś nie polazł, no to wiesz. No, nie polazł byś, chłop ci jakiś w Mercedesie czarnym daje list z groźbami, że twojego ojca zabijemy. Janusza Wilsa, jeszcze nawet nazwisko i imię podał. Ale to jest scena jak z filmu, łapie. No. Ja bym powiedział, naprawdę. Bo to się źle skończy, przecież... Przyjdzie tu Mariusz i albo Mariusz zabije go znowu, nie wiem, albo to Mati będzie tym, który tym razem zabije Mariusza. No właśnie. Albo obydwoje dadzą se po ryju i będą w szpitalu będą leżeć. Chłopie, pamiętasz jak Mati w pierdol spuści?
Pamiętam. On mu chyba rękę za człowieku. Ale, on mu, ale ta, nic takiego wielkiego mu się stało, chyba mu rękę złamał albo coś takiego. Ale ryj poobijany miał Mariusz. No. Idziemy. Musimy mu to powiedzieć. No dobra, chodź. Się naprawdę tak się cieszę z tego zakupu. Maty, sprawa jest. Co? Co nie tam? Nie mamy dla ciebie zbyt dobrej wieści. A co? Co się stało? Mariusz, chodzi o niego. Co z nim? Zdech? Nie, to byłyby dobre wieści. Co się stało? Nie. Naprawdę ja nie chcę ci psuć humoru, człowieku. No ale... Słuchaj. On wrócił. On jest w Warszawie, tutaj. Przyjechał do Sebe, jak miał trening i... Chciał mu wszystko wyjaśnić i... Później ja się z nim spotkałem, gadałem z nim i... No, i mi wszystko wyjaśnił. Rysiu? Seba? Wyjdźcie na chwilę, co? Ty, Borys, zostajesz. Co jest? Kiedy się spotkaliście? No kiedy? No wczoraj, no. Wczoraj wieczorem. A takie pytanie, czy ja też mógłbym się z nim zobaczyć? Dobra, słuchaj, to może nie jest najlepszy pomysł, no bo ja nie wiem, czy ty mu coś zrobisz, czy nie. Przecież ja widziałem, jak ty mu w mordę dałeś. Słuchaj, Borys, nie, ja chcę z nim szczerze w cztery oczy pogadać. Nic mu nie zrobię. To co ty taki spokojny, jakby... Nie wiem, nie jesteś zły, że on tu w ogóle przyjechał, nie chcesz mu nic zrobić? Dziwnie to było. Nie. Masz jakieś miejsce, gdzie możecie się spotkać, żeby, nie wiem, żaden gang znowu nie przyjechał? A no mam taką miejscówkę pewną. Dobra, to nie wiem, jutro ci pasuje? Wszyscy się spotkamy. Ta, oczywiście, że mi pasuje. Zawsze mi pasuje. Ja was umówię na to spotkanie, ale... Ja też przyjadę, dobra? Wolałbym z nim w cztery oczy pogadać. No dobra, jak chcesz. No tak chcę właśnie, tak wolę. Wiesz co, ja już muszę lecieć, nie? Bo... jeszcze muszę pojechać do sklepu, jeszcze muszę kupić żywność i tak dalej. Dobra. To na razie. Cześć, Borys, pa. Elo. Ty, Borys, chodź na chwilę. No, no, co jest? Ty powiedz, skąd ten Ryszard cię urwał. Ryszard, my go w Kobrze go poznaliśmy, jak chyba ratował Mariusza i Matego, coś takiego. Ty wiesz, co on przed chwilą robił? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi, jak go... Ja myślę, że on jest jakiś, nie wiem, że go powinni w psychiatryku zamknąć. Chłopie, on, widzisz te kiepy tutaj, nie do pałki. No, no, no. On je brał do gęby i ja próbował jarać. Jeszcze do tego bawił się jakimś chłopie scyzorykiem, nożem, czy nie wiem czym nawet. Skaleczył się w palec i mu krew leciała. Tu chyba nawet... No, nawet tu jest. I przechodził przed chwilą jakiś gościu, to ten do niego po coś tańczył przed nim. A ten co zrobił? No, spojrzał się na niego jak na debila i na mnie, no i se poszedł. Gdzie on teraz jest? Jak auto stoi? Poszedł tam w krzaki się wysrać. W krzaki? Przecież tu jest toaleta. No, ale to jest... Nie, powiedz, on jest jakiś zjarany czy co? No chyba... Nie wiem, zwróciłeś uwagę na jego oczy. Bo ja zwróciłem na przykład. No ja nie. Nie wiem, on się cichy wydaje, moim zdaniem. Ale chcę, żeby to robił. Pojebano. Ja go za dobrze nie poznałem, jakby... Pierwszy raz, gdzie go poznałem, to było jak czekaliśmy... Jak pojechałem tam do Matiego, jak on mówił mi, że do Warszawy wyjeżdża. To go wtedy poznałem. To normalny, no, jeszcze pisałem z tą, nie? To ten chłopie podchodzi do mnie i kapi mi się w telefon i... A z kim tutaj piszesz? Już miałem go walnąć, nie? Z kim pisałeś tak swoją drogą? Wiesz z kim. No to... No, dobra. Dobra, jeśli chodzi o Mariusza, to Mati chce się z nim spotkać. No i dobra. Umówiłem, znaczy inaczej, jeszcze go nie umówiłem, ale go umówię na spotkanie i on powiedział, że w takiej lokacji się spotkają. I oni chcą pogadać sami, ale nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł.
czy zawsze możemy jechać jak taka pseudoochrona? Nie wiem. Dobra, słuchaj. Ja już mówiłem Matiemu, ja muszę jechać do sklepu, bo chłopie, w lodówie nic nie mam, ani nic. A to wiesz co, to ja pojadę z tobą, bo ja też nie mam nic. A to akurat, jeszcze piździ, to chodź. Dobra, o. Ty masz w ogóle cienką kurtkę jakąś. No, muszę sobie kupić. Dawaj. O Jezu, człowieku, myślałem, że się zleje, nie? Ale mnie jest ciśnienie! No kurde. Ja pierdzielę, dobra. Ja ledwo kierownicę trzymałem, tak mi się lać chciało. Chociaż... Dobra, nieważne. Co ty mówisz? Dobra, słuchaj, masz tu 50 zł, nie? Weź mi idź kup tego. Tego burgera gotowego, tortille i chipsy jakieś, nie? Ja muszę odebrać od mamy. A, no dobra, no to zaraz będę. No zaraz będę, no. Dobry wieczór. Wieczór. No tak, ja bym poprosił 3 bułki. Co bym chciał? Burgera, chipsy, łososia, jakąś rybkę i jedno piwo może. Dobrze, to a, będzie... A, jeszcze tortille. A, no to tortilli nie ma, to ja pójdę sprawdzić na zaplecze. A, no dobrze. Tylko nic nie krani. Dobrze, dobrze. O Jezu. Co jest, kurwa? Nic nie widziałeś. Okej. O. No, ja, dobra. Jest? Tak, jest już panu tutaj. O, dobrze. I ja bym jeszcze od tego torebeczkę poprosił zakupową. Mam. Dobra. No to pan tutaj zapakuje. O kurde, upadło. Dobrze, no to ile płacę? To będzie 50 zł i 60 groszy. Dobrze, proszę. Jeszcze nie trzeba. Dziękuję. O. Do widzenia. Widzenia. O, akurat. Siema. O, szczę. No. No to co? Kupiłeś mi to, co chciałem? Co? Co taki dziwny? Mam chyba zwidy. Czemu? Wydawało mi się, że widzę Funcia, który wchodzi do sklepu. Każe mi być cicho, mu powiedział, że nic nie widzę, zabrał piwo i wyszedł. A nie? Gdzie ten skurwysyn? To jednak nie zwidy. To jednak... Komando prawdziwy! Wiesz co, ja chyba muszę pójść na odwyk przez tego Funcia. Wiesz co, ja się dziwię, że tego się daje napłyć. Ja dzwonił kol do domu, jedzie. Dobra. Jezu, ale pizia w tym dworze. Nie do wytrzymania jest ten grudzień. No, bynajmniej komputer odpakowałem po tych 2 miesiącach. W ogóle z niego nie korzystałem ostatnimi czasy. Chyba, jak zarobię jakąś pracę, nie wiem, jakąś dobrą, płatną pracę znajdę, to ja muszę się przeprowadzić przez... jakiś hostel pieprzony, to mieszkanie. Dobra. Muszę umówić na spotkanie Mariusza i Matiego. To zadzwonię do niego. O, dobra. Dzwoni. Proszę. Halo. Siema Mariusz, słuchaj, sprawa jest. No, siema, jaka? Wiem, że się możesz pogniewać, ale powiedziałem Matiemu i reszcie o tym, że przyjechałeś i tak dalej. No kurde, chłopie, ale po co? Nie wiem, teraz Mateusz będzie mnie ścigał cały czas. Jezus. No właśnie nie do końca, bo Mati właśnie mi mówił, że on chce z tobą na osobności pogadać. I on mówił, że on ci ponoć nic nie zrobi. Nie wiem, co o tym myśleć.
Nie wiem, czy to dokładnie prawda, więc jak chcesz, to nie wiem, rób jak chcesz, albo się chcesz z nim spotkać, albo nie, nie? Dobra, niech ci będzie, ale... No kurde... Dobra, niech będzie to z głowy, mogę się spotkać z nim. Dobra, to posłuchaj. Ja ci wyślę adres, bo mi wysłał Mati, gdzie macie się już spotkać. I ja nie wiem, gdzie to dokładnie jest i tak dalej, więc ja pojadę z tobą, a bardziej z Matim i jakby coś miał niby być, no to... Najwyżej, nie wiem, jakoś zareaguje, nie? To ja ci wyślę pineskę, gdzie masz przyjechać i on mówił, że jutro wieczorem gdzieś po 17. No dobra, to na razie, wyślij mi tą pineskę. No, do usłyszenia, cześć. Nara. Kurde. Dobry wieczór, szefie. Dobry wieczór, Andrzej. Jakieś informacje nowe? Tak, otóż Mariusz Willis wrócił do Warszawy. Wczoraj. Wczoraj? Czemu wczoraj. Nie przyszedłeś wczoraj z tym? Musiałem się upewnić, że to jest na pewno on, a nie jakiś podobny chuj jak do niego. Mhm. Jakoś się zmienił, coś w tym stylu, nic. Strasznie schudł, jakby anoreksję nagle dostał, tak z dnia na dzień. A poza tym to tylko tyle. No dobra. Próbował się z kimś skontaktować, widziałeś cokolwiek, nie wiem? Nie, jeszcze nie widziałem niczego. Do nikogo nie dzwonił, nic. A widziałeś go z jakąś bronią? Również nie, ale... No, próbowałem go z no, dosyć od dużej odległości, więc może coś mieć w kaburze. Pod spodniami. Jak dobrze wiesz, zmusiłem go do pewnej rzeczy i najprawdopodobniej wrócił, żeby szukać zemsty. Więc masz go śledzić. I za dokładnie tydzień przynieś mi jakieś nowe informacje. A jeśli będą te informacje zbyt ważne, powiadom mnie wcześniej. Dobrze, trochę. No, do widzenia. Do widzenia.